Sztuka Szymon Szymankiewicz i Anna Woziwocka w studiu. To jest zaproszenie na nową wystawę do Galerii Vivit na Plac Kościuszki. Ona, ta wystawa od 9 czerwca, czyli od czwartku i teraz właśnie może odnosząc się jeszcze, Janna do tego, o czym mówiłaś przed momentem, o tym, że Vivit często łączycie, proponujecie, jak łączyć sztukę z wnętrzami na przykład, prawda? I tak sobie myślę, że takie prace też przecież mogą kogoś zainteresować, właśnie pod tym kątem. Ale z drugiej strony sobie myślę o tym, że to jest właśnie chyba, nie wiem, zarzut, początek jakiegoś pytania, może jakiejś rozmowy z Wami. Mam taki problem z taką sztuką, która jest bardzo aktualna, że ona jest aktualna przez jakiś czas, a później przestaje. Czy może tak? Czy może tak nie jest, Szymon? Może ty powiedz, słuchaj, bo ty, wiesz, robisz to, bo jeśli to są plakaty, no to wiadomo, to jest taka wypowiedź tu i teraz, ale Jasne. kiedy to już jest płótno, to już, to już jest na dłużej. Tak, 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 ja, ja staram się, staram się te komentarze robić tak mniej więcej raz w tygodniu. Sytuacji jest tak wiele, zresztą sami wiecie, że w mediach nic dłużej nie trwa niż, niż tydzień. Tak, <noise> dokładnie. Um, bardzo krótko ma żywotność, więc um, dobór i selekcja tych prac na wystawę, um, wspólna z no, postawiliśmy na te takie szlagierowe, bardzo uniwersalne komentarze, które dotyczą się sytuacji, która niestety, no bo w większości one są mocno krytyczne. No niestety będzie jeszcze pewnie trwać i, i, i będzie aktualna, uniwersalna przy, przy różnych sytuacjach. Postawiliście wspólnie na te wątki, mówisz, szlagierowe, bardziej uniwersalne. W, w przypadku tych właśnie, to o tym Joanna zaczęłaś mówić, tych, tego nowego czegoś, czyli tych płócień, które są na dole. Tak. To jest to coś, co pewnie zaskoczy sporo osób. Tak, dokładnie. Tą selekcję właściwie można by tak pogrupować, bo są, są problemy o, o Polsce oczywiście, czyli, czyli, czyli takie ogólno, ogólnokrajowe. Mamy sytuację, sytuację w wsparciu dla Ukrainy. Jest o strajku kobiet, jest o LGBT+ także mocno takie zaangażowane i, 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 i w procesie właściwie te problemy, które, które, które cały czas się przejawiają, które się rozwijają. No tak, a bo w, w ogóle w związku z tym twoim uzupełnianiem tych no choćby mediów społecznościowych, kto tam sobie zaglądnie na twojego choćby Instagrama, to widzi tam co tydzień jest nowa historia jakaś, to właśnie mam wrażenie, że ty tak publicystycznie do tego podchodzisz, że ty chcesz coś od siebie dać, o coś powiedzieć, a, a że akurat to jest twoja forma Przekazu. Tak, tak, dokładnie. No tak, jako, jako, jako plakacista właśnie umiem posługiwać się tym skrótem myślowym, a komentarze robię z potrzeby wypowiedzi i, i staram się to robić regularnie. Sprawia mi to ogromną przyjemność i, i satysfakcję. Hmm? No a, ta... je, a jest to komentować. Aha, no tak, tak. To jeszcze o tym za chwilę trochę poopowiadamy. No takiej wystawy nie było w Iwidzie jeszcze. Takiej właśnie bardzo... No, no też konkretnej, bardzo publicystycznej, chyba tak jeszcze nie było. Tak, i takiej zaangażowanej, tak. społecznej, tak? No, I wielowątkowej, ale właśnie w kontekście przede wszystkim właśnie takim no, takiego zaangażowania obywatelskiego. No, wydaje mi się, że może to, to nie jest to nie świadczy zbyt dobrze, być może, że dopiero, że dopiero teraz. No to w tym też sensie... nie jest takie naturalne, że w tak. galeriach się tę publicystykę raczej właśnie dlatego ten temat podnoszę, że mhm. się omija raczej, prawda? No, no też ze względu na to, że to jest być może, może być y, y, różnie odbierane i wiadomo, że Szymona y, ludzie kochają albo nienawidzą, jeśli chodzi o odbiorców i ma, i ma bardzo wielu też krytyków bardzo, bardzo zagorzałych, y, y, no ale tak to jest jak się tworzy właśnie takie rzeczy, prawda, jak, jak się ma, daje taki przekaz, bo prace są bardzo odważne, bardzo mocne ale jednocześnie niezwykle szlachetne jeśli chodzi o wyraz ten estetyczny i, i artystyczny czyli są minimalistyczne bardzo syntetyczne no każda jest takim intelektualnym też wyzwaniem takim rebusem graficznym yy, który każe pomyśleć przez chwilę oczywiście niektóre są bardzo proste i jasne to jest zderzenie tak łatwych dla nas symboli czy czy sytuacji, że od razu to odczytujemy. No, nieraz wzbudzają dużo takiej, no wręcz takiej, no, radości, może, może czarnego humoru albo, mhm. albo szyderczej radości, ale, ale budzą coś takiego. No i myślę, że to połączenie właśnie, że jest to ten plakat zaangażowany, a jednocześnie, no, niezwykle wysmakowany artystycznie, mhm. no to, dało mi taką pewność, że to jest y, absolutnie możliwe i miejsce, wywit na taką sztukę jest. To w ogóle to zapraszamy. Ja już od razu przypominam, że warto, jeśli nie znacie prac naszego gościa, to już teraz sobie pogoglować w trakcie rozmowy. Będzie prościej słuchać chyba tych opowieści. Szymon, mam do Ciebie takie pytanie tradycyjne dla plakacistów. Mamy kilku we Wrocławiu fajnych. Ja ich wszystkie o to już kiedyś zapytałem. Wiesz, kiedyś zdarzyło się tak, że stwierdzili, że jesteś gościem od plakatów, człowiekiem, który, wiesz, właśnie umie w tą krótką, syntetyczną wypowiedź i, i tym się będzie posługiwał. Wiesz, to, to wyszło chyba jeszcze w liceum. No ja jestem... Jednym z tych zdolnych, a, a leniwych, więc często oczekuje szybkiego rezultatu swojej pracy i, i, i pamiętam o sytuacji jakiegoś konkursu, krótki deadline, więc postanowiłem sprawdzić swoich sił w tym, w tym medium. Wyszło bardzo dobrze i, i tak już zostało od tej pory. I co tam na początku były za opowieści? No bardziej, bardziej, bardziej myślę, że chodzi o ten, o ten skrót właśnie, o tę tą, o tą syntezę, o ten, o ten język. Taki. One już były takie twoje? Bo tu masz taki styl bardzo mimo, mimo że to jest dość, dość, dość mocna synteza i taka dość poważny minimalizm, to tak. jednak rozpoznawalny. Czy to tak od już początku miałeś? Wiesz co, chyba tak. Zawsze, zawsze mnie po prostu to kręciło, zawsze mi sprawiało ogromną satysfakcję, upychanie w jak naj, w taką właśnie minimalistyczną formę, jak najszerszych i, 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 i trudnych, może skomplikowanych treści. I to tak jest, że masz pomysł jakiś, na jakąś opowieść i już trochę wiesz, jak będzie wyglądało, ale później musisz usuwać, żeby było, wiesz, less is more, czy... Tak, tak, tak. Zawsze warto tak sobie zakładam, żeby dojść do takiego punktu, że już więcej, że nie można odjąć, żeby nie stracił na czytelności, a dodawanie już nic nie zmienia właśnie. Czyli. Bo tak wyglądają te Twoje prace, jakbyś odejmował tak do granic możliwości. Tak, tak. Bo dla mnie widz jest najważniejszy, że, że, że właściwie ten plakat się dzieje w głowie odbiorcy, więc muszę dać mu pole do, do tego, żeby mógł zaistnieć w tej całej krótkiej, bardzo, ale treściwej sytuacji. No bardzo krótkie, bo to właściwie też jest ciekawe, bo na te plakaty Twoje to wystarczy takie mgnienie oka mhm. i, i już wiadomo dokładnie, to wiesz, jak to tam można powiedzieć, jak jeden obraz jak tysiąc słów, ale tak. to się zgadza akurat. Tak bo tam sobie tylko przelecimy tego Instagrama, tak robiłem i tam pff, i od razu tak, tak. się nazbierały opowieści. I te najnowsze to są opowieści związane z tym, co dzieje się w Ukrainie. To są takie rzeczy, które teraz cię chyba rozumiem najbardziej jakoś motywują do, do działania. Tak, oczywiście. Oczywiście na początku, kiedy, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, poczułem taką... Taką nieadekwatność, właściwie taką bezsilność, że, że właściwie nie wiem, jak ja mogę pomóc, że te plaka plakaty czy te komentarze mogą być takie błahe w, w, hmm. w ogromie tej tragedii, e, która, która się, się działa, ale, mm, ale uznałem, że, że to umiem robić chyba nieźle i, e, i jest to rodzaj wsparcia, więc systematycznie. Mm, Komentowałem i, i, i wciąż to robię właśnie, właśnie, właśnie Ukrainę. Tych prac powstało już chyba ponad 30 nawet. Oczywiście wszystkie nie, 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 nie będą pokazane na wystawie, ale, ale, ale tak no, zaj, zajmuję się tym, co jest najważniejsze w, da, w danym czasie dla mnie i, i, i w Polsce i na świecie. Hmm. To jeszcze za chwilę do tych plakatów polskich może przejdziemy, to jeszcze w tej części, bo to jest ta część, którą filmuję na wideo, nie mówiłem wam o tym, ale ta okay. jedyna taka środkowa, to jeszcze bym zapytał o ten taki wątek ważny chyba przerzucania tego na płótno i jaką... A, bo to jest taka fajna rzecz, którą ja tutaj już wspomniałem, że o tym mi mówiłeś, ale chyba nie powiedzieliśmy tego na antenie, o tym, że, że byłeś trochę znudzony tym, tą perfekcją obrazu cyfrowego. Tak, 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 tak. A tutaj jednak no tak, ja myślę, że troszkę się może zapomniałem i przez ten taki minimalizm, który gdzieś łączy się z, z takim perfekcjonizmem, może czasami niezbyt zdrowym, może gdzieś blokującym, czy, czy ograniczającym. Tutaj też chyba pozwolenie sobie na pewien błąd, na, na jakieś takie niedociągnięcia. Bo to na płótnie się dzieje wtedy, ten to się błąd się tam, płótnie, kiedy tam, ręka działa już, a nie myszka. tego, że jest to szablon, ale jakby to jest gdzieś takie trochę terapeutyczne może dla mnie, że że trochę mnie wyluzowywuje w tej, w, tej, w tej zabawie z formą. I to już to, to było także na potrzeby tej wystawy, Te, ten cykl. Tak, tak, to są moje pierwsze, okay. pierwsze tego typu działania w, w takiej formie i no i póki co jedyne, ale myślę, że, 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 że pociągnę ten temat i, 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 i będę rozwijał. Inaczej wygląda taki plakat na płótnie. On, to niby ten sam temat, ale. Tak. Kiedy on już jest właśnie nałożony farbą, tam już takie delikatne różne tak. niuanse się pojawiają, to fajne jest chyba. Tego. To dla mnie fajne nie ma dla ciebie. Plakat jest właśnie niesamowity, bo on inaczej wygląda w małej skali, na tele, w telefonie, na Instagramie, inaczej wygląda wydrukowany w tym takim, powiedzmy, klasycznym formacie, 100 na 70 Zupełnie inaczej, jak jest na płótnie, inaczej, jak jest wyświetlany, także to jest ciekawe, ciekawe bardzo medium. Właśnie, bo przecież te plakaty się ogląda wszędzie. Właśnie tak jak to, co wymieniłeś, to każdy u siebie na czymś innym ogląda też, musisz o tym myśleć, kiedy je robisz, że tak. to będzie. Tak, jest bardzo kontekstowy też, więc myślę, że nawet takie drobne, Drobne, niby mało istotne konteksty, też jednak mocno oddziałują na, na odbiór. To my jeszcze jedną przerwę zrobimy, wrócimy za chwilę.